Czytałam fragment o pani w książce pana Zamachowskiego i ten fragment był w gruncie rzeczy bardzo miły. Ja chcę powiedzieć, że ta książka, która miała nosić inny tytuł na początku, mianowicie w sumie było nieźle, ludzie mi wybaczą. To taki cytat z piosenki Jaromira Nachawicy, który sobie wymarzyłam dla tej książki. No ta książka to troszkę moje dziecko, więc nie będę odnosiła się do tego tekstu, bo go po prostu bardzo dobrze znam. Napisała ją Beatka Nowicka, którą cenię od lat. Pozdrawiam cały Kraków przy okazji. No i mam nadzieję, że się dobrze sprzeda, że Zbyszek będzie miał z tego satysfakcję. Długo bardzo trwało napisanie tej książki i nie było łatwe. Te rozmowy trwały długo i były bolesne i bardzo też wspierałam Beatę w próbach wyciągnięcia czegokolwiek od mojego wkrótce już byłego męża. No i trzymam kciuki, to naprawdę fajna inicjatywa. Ja uważam, że takie historie, biografie, szczególnie tak ciekawe jak biografia Zbyszka, powinny się znaleźć na papierze, bo one po prostu ulatują, ludzie zapominają. Rodzice Zbyszka są coraz starsi, on sam też nie jest coraz młodszy. W związku z tym najwyższy był już czas taką biografię spisać i cieszę się, że Beata zrobiła to w tak doskonały sposób. A jak jest z tą nadopiekuńczością? Nie wiem. Nie wiem, to znowu to pytanie do mojej terapeutki. A ma pani w sobie taką cechę właśnie, że lubi pani o innych bardzo, bardzo dbać? Wie pani, związek to jest takie dziwne zwierzę, w którym wydaje mi się, że naszym celem jest dawanie sobie wzajemnie tego, czego w tym momencie potrzebujemy. I dlatego te związki się tak zmieniają, a niektóre, a nawet wiele się rozpada, że nie zauważamy tego momentu, w którym zaczynamy potrzebować zupełnie czegoś innego od tej ukochanej osoby. Dlatego trzeba być tak czujnym, bo w pewnym momencie tej opieki potrzeba, a w pewnym momencie motywacji, a w pewnym momencie tak zwanego świętego spokoju, o którym tak wielu mężczyzn marzy. Cóż, widocznie nie wiedziałam, jak się zachować w tym moim trzecim już małżeństwie. No i teraz ponoszę tego konsekwencje.